Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest profesor Bogusław Nierenberg. Witam serdecznie. A okazją do spotkania jest książka, która lada moment się ukaże, o dziennikarstwie. No któż miałby nie popełnić takiej książki jak Pan, Panie Profesorze, człowiek, który też mnie uczył zawodu i właściwie no, wiele, wiele lat. Nie chcę powiedzieć, że jesteś jednym z najstarszych dziennikarzy, Panie Profesorze, ale tak naprawdę faktycznie tutaj na Opolszczyźnie trudno z Panem konkurować. O czym będzie ta książka i jak teraz wygląda bycie prawdziwym, dobrym dziennikarzem? Bo przecież strasznie ewoluują newsy, ewoluuje dziennikarstwo. Co to znaczy być dobrym dziennikarzem? Przyznam szczerze, nie znam odpowiedzi na to pytanie, dlatego że to bardzo miłe. Każdy lubi być chwalonym, ja też lubię być chwalonym, ale ja nie zajmuję się w pracy naukowej dziennikarzami, a pracownikami organizacji medialnych. Ta moja ostatnia książka, o której pani była łaskawa, pani redaktor, wspomnieć, nazywa się Sternicy Mediów. To jest opowieść o ludziach, którzy przez ostatnie kilkadziesiąt lat sterowali tą nawą medialną. Oczywiście nie da się tego robić bez dziennikarzy i tam jest też opowieść o tych dziennikarzach, ale tam sportretowałem 12 zacnych ludzi, którzy jakoś nakierowali tym polskim okrętem medialnym. Niestety biologia ma swoje prawa i w ostatnim czasie dwoje z tych 12, których tam portretowałem, z którymi robiłem te swoje badania, shadowing, odeszło na tę lepszą stronę, mianowicie Mariusz Walter i Jerzy Urban. No, ale inni są. To jest trochę historyczna opowieść o ludziach, którzy, nie chcę powiedzieć, że pani redaktor także, ale ja jestem dzieckiem mediów analogowych. Jakie będą ja te... także. No, ja także. Właśnie, jakie będą te media cyfrowe, jeden dobry Bóg raczy wiedzieć. Pani redaktor z PWN-u, która zajmuje się przygotowaniem do druku tej mojej książki, zadzwoniła kiedyś i mówi: panie profesorze, chyba nie powinnam panu tego mówić, ale podczas zebrania komitetu wydawniczego PWN-u jeden z członków tego komitetu zapytał, czy nie mógłby profesor Nierenberg tak też o tych sternikach cyfrowych. Ja mówię: pani redaktor, ale nie ma jeszcze sterników cyfrowych, oni dopiero się narodzą. Ja jestem trochę kronikarzem tej epoki, która odchodzi. Za chwilę my wszyscy odejdziemy, ten świat analogowy się kończy, a jaki będzie ten świat cyfrowy, tak na dobrą sprawę do końca nie wiemy. Trochę widać, a trochę nie widać. I teraz, odpowiadając na pani pytanie, przepraszam za ten przydługi wstęp, jakie powinno być to dziennikarstwo? Myślę, że ono jest pochodną tego, jacy powinni być sternicy tych organizacji medialnych. Jest tam taki rozdział, który poświęcony jest między innymi sprawom etycznym dotyczącym tego dziennikarstwa. Myślę, że to jest rzecz, której powinno się uczyć na studiach dziennikarskich, a do której chyba niewielką wagę się przykłada, mianowicie tych etycznych zachowań. Otóż... A czy Jerzy Urban, przepraszam, że wchodzę słowo, Jerzy Urban, no jakby nie patrzeć, legenda dziennikarstwa, miał swoich zwolenników, przeciwników, ale z tą jego etyką było różnie. On był bardzo kontrowersyjny. Ależ oczywiście. I tacy dziennikarze też są nam potrzebni, tylko to wszystko musi być, gdzie jest ta granica właśnie, gdzie jest dobry ton, wyważenie tego smaku, tej etyki, a już właśnie złego smaku. Jak to powinno wyglądać? Ciężkie. Tej granicy nie ma. Nie ma. Tak naprawdę nie ma tej granicy. Jeżeli ktoś mówi, że wie, gdzie jest ta granica, to łże. Dlatego, że bywają sytuacje, w których ta granica jest trochę z tej, a bywają takie sytuacje, w których w trochę innym miejscu jest ta granica, ponieważ nigdy i tak do końca nie da się tego doprecyzować. Posłużę się takim przykładem Kościoła katolickiego. To nieprawda, że Kościół katolicki w Polsce komunistycznej nie szedł na koncesję z komunistami. Szedł,
Ale kiedy komuniści powiedzieli, że będą mieli wpływ na mianowanie księży, proboszczów, biskupów, to wtedy kardynał Wyszyński powiedział słynne non possumus, nie możemy. I teraz cała rzecz sprowadza się do tego, żeby dziennikarz wiedział, kiedy ma powiedzieć non possumus, dalej nie. No właśnie, bo to jest chyba też kwestia, że niewiele jest osobowości telewizyjnych. Tak jak właściwie żyjemy w czasach, kiedy nie ma autorytetów. Są autorytety pozorne, czyli celebryci, szkoda na to tracić czasu. Ale jak właśnie ocenia Pan w tej chwili ten poziom naszego dziennikarstwa w Polsce generalnie, przy niesamowitych możliwościach technicznych, które jakby idą w parze ze zmianą form newsowych, reportażowych. No ale czy ta zmiana, jeśli chodzi o samych dziennikarzy i warsztat pracy, nie wychodzi in minus? Panie redaktor, oczywiście, że wychodzi in minus, przy czym ta logika mediów jest niestety nieubłagana. Dlatego, że ktoś musi zapłacić za działalność organizacji dziennikarskiej. Amerykanie powiadają, kto płaci, tego melodia, prawda? Wobec powyższego ci, którzy finansują, no to jakby w XIX wieku wymyślono coś takiego, co miało rozdzielić pieniądze, czyli wydawnictwo, od gazety, gdzie tworzy się treści, prawda? To nazywało się to murem ogniowym, murem chińskim. Dziś tego nie ma. Można oczywiście utyskiwać i powiedzieć, o to niedobrze i tam na ten, ale taki mamy świat, w którym tak to jest. Dziś właściwie każdy, kto ma nawet niewielką kwotę pieniędzy, jest w zasadzie w sieci stworzyć organizację medialną. Stworzyć program, nadawać, prawda? Byle to było chwytliwe. Nie wiem, psa pająka, prawda? I coś tam opowiada, albo cokolwiek innego. Wracamy trochę do czasów średniowiecznych, kiedy kronikarze sponsorowani przez danego króla pisali peany na temat tego króla i trzeba było porównywać zestawy kronik, żeby dojść do tego złotego środka. Ale nie do końca. Pani redaktor, kronikarz to kronikarz, który tam pisał, co pisał i czasami pod płaszczykiem rozmaitych, ale mądry król miał na dworze błazna, który oczywiście nie mógł powiedzieć królu, jesteś głupi, zrobiłeś coś głupiego, ale mógł rozbawić króla i król jak był mądry, to sobie pomyślał, chyba tak nieroztropnie postąpiłem, robiąc to czy owo, prawda? Od tego był ale błaznów u nas nie brakuje, gorzej z dobrymi dziennikarzami, tak no, mi się to wydaje. To prawda. Więc bardziej mnie interesuje to, jak uniknąć właśnie tego, tej nierzetelności. Czy w związku z tym jedynym ratunkiem dla ludzi, takich jak my, jak każdy z nas, jest porównywanie, czyli konkurencja, to, że no, ta narracja w różnych mediach, zależnie od tego, na jaki program się przełączy, jest zupełnie inna, jakbyśmy oglądali dwie różne rzeczywistości. Świat cyfrowy sprawia, że wszyscy jesteśmy w jakichś bańkach, prawda? Świat analogowy, czyli takich mediów uniwersalnych, w czasach mojej młodości był pierwszy program, potem po latach pojawił się drugi. Boże, coż to była za radość, prawda? Dwa aż programy telewizyjne. Dziś już nie, prawda? Dziś każdy z nas funkcjonuje w jakiejś tam swojej bańce. Wobec powyższego treści, które do niego docierają, właściwie są tylko takie, jakich sobie życzy. On być może nie ma zielonego pojęcia o tym, co się dzieje dookoła. I stąd też ten świat, o którym pani mówi, stał się światem, w którym każdemu jest wygodnie i właściwie ludzie żyjący obok siebie nie bardzo są w stanie zrozumieć tego drugiego człowieka i język, którym ten ktoś posługuje się. Puentując to, o czym chcę powiedzieć, odwołam się do jednej z najlepszych telewizji publicznych na świecie, radiofonii także, czyli BBC. Otóż BBC od samego początku, od czasów Sir Johna Wrighta, uznało, że tym puklerzem, za którym BBC się schowa, jest bezstronność. Nie myli z obiektywizmem. Obiektywny to jest może Pan Bóg, jeżeli tam gdzieś na niebiesiach. Dziennikarz co najwyżej może być bezstronny. I oni wyznawali zasadę audiatur et altera pars, czyli należy dać się wypowiedzieć drugiej stronie.
I oto przychodzą czasy współczesne, czasy, w których mamy tę epidemię koronawirusa i tych znachorów pandemii, którzy lepiej wiedzą, że to nam szkodzi albo nie szkodzi, nie mając zielonego pojęcia. W Polsce taki najsłynniejszy, który tam zna się na tych wirusach, że szkodzą i na koronawirusach, to jest akurat górnik, prawda, żeby było zabawniej. Jedna z moich doktorantek o tym pisała pracę. I teraz, co zrobiło BBC? BBC uznało, że ich obowiązek nie polega na tym, żeby dawać się wypowiedzieć szarlatanom i profesorom czy lekarzom, którzy się na tym znają, tylko nie zapraszamy szarlatanów. Otóż to. I wydaje się, że to może być ta droga, którą powinniśmy wędrować. Jeżeli uznajemy, że ci, którzy opowiadają dyrdymały, to są szarlatani, którzy mieszają nam w głowach, to ich nie zapraszajmy. Zapraszajmy tych, którzy mają coś do powiedzenia. Ja pamiętam, panie profesorze, wiele rad, wiele takich jakby trzonów tego dziennikarstwa, których mnie pan uczył. Między innymi pamiętam o tej w miarę ważnej istocie prostego języka, żeby każdy mógł mnie zrozumieć, a nie, że będę tutaj opowiadała z wyrazami ze słownika. Parę stricte pojęte. Tak jest. Tudzież, że właśnie trzeba być w miarę obiektywnym, pokazywać zawsze dwie strony. Tych nauk było bardzo wiele. Co by pan powiedział współczesnym dziennikarzom? Czy te nauki są dalej jakby aktualne? Czy coś się zmieniło? Co zrobić, żeby być dobrym dziennikarzem? Rada, panie profesorze. Jeżeli ma być krótko, to powiem krótko, tak jak lekarz. Primum non nocere. Po pierwsze, nie szkodzić. Nieżyjący już Tadeusz Choroszkiewicz, zacny dziennikarz telewizyjny, nestor dziennikarzy telewizyjnych na Opolszczyźnie. Kiedyś pokazał mi to naocznie. Robiliśmy taki reportaż o pociągu, który rozbił się pod chyba Kluczborkiem w Bąkowie, tam taka maleńka miejscowość jest. No i robiliśmy ten reportaż we dwójkę. Idea wspólnej pracy dwójki dziennikarzy przygotowujących jeden reportaż polega na tym, że jak już się podzieli na poszczególne części, na te cegiełki, to trzeba z tego zbudować cały reportaż. Robi się to na kartce. Kartka Choroszkiewicza i moja właściwie się nie różniły, z jednym wyjątkiem. Mianowicie Choroszkiewicz napisał tam nazwisko ordynatora, a ja nie uwzględniłem tego ordynatora. Ja mówię, panie Tadziu, po co pan tam napisał? Przecież on tam coś dłukał, pod nosem mruczał. Na co Choroszkiewicz mówi do mnie tak. Panie Bogusiu, jak myśmy tam byli w tym szpitalu i nagrywaliśmy tego ordynatora, to wszystkie salowe, pielęgniarki, lekarze, pacjenci w tym szpitalu widzieli, że my go nagrywamy. Oni dzisiaj wieczorem siądą przed telewizorem i będą patrzeć. Jak jego tam nie będzie, to oni powiedzą, to taki pędzwał, że nawet telewizja go wycięła. I ja pomyślałem sobie, Boże, przecież przez zaniechanie można człowiekowi zrobić krzywdę. Daliśmy tam, nie wiem, 15 sekund. Ani to nie poprawiło, ani nie zaszkodziło temu. Ale ten mądry dziennikarz, nestor dziennikarzy, Tadeusz Choroszkiewicz, pokazał mi, że dziennikarz swoim działaniem nie powinien machać jak siekierą, tylko myśleć nie tylko o tych, do których przemawia, ale także o tych, których nagrywał, żeby im nie zrobić krzywdy. Na przykład poprzez zaniechanie. Dobrze wiemy niestety, że można bardzo łatwo komuś szargać opinię, a sprostowanie, które jest często pisane małym drukiem, już właściwie nikt go nie czyta. Nie tak dziękuję jest. Panu serdecznie za bardzo rozmowę dziękuję. I czekamy na książkę, która już kiedy się ukaże i będzie dostępna. Myślę, że gdzieś w maju, w czerwcu najdalej powinna się ta książka ukazać. Jaki będzie tytuł? Możemy zdradzić? Sternicy mediów. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Naszym bardzo. Dzisiejszym gościem był profesor Bogusław Nierenberg. Dziękuję bardzo.